na placu była wykopana taka duża dziura, nie? Tak mogę powiedzieć. I to była cała ubikacja, Drążek i wszyscy tam tylko się załatwiali. Ale ja taką jedną rzecz pamiętam, przeżycie z tego obozu. Trzech nas poszło, ja byłem największy. Do płotu żeśmy doszli i szło wojsko ulicą, niemieckie. I śpiewali Deutschland, Deutschland, über alles. A ja na głos wsadził sobie Hitler w dupę palec. I dwóch gestapowców z psem do bramy i za nami. Tego najmniejszego złapali za rękę i za nogę i w ten dół do tej ubikacji. To już go potem trupa wyciągli. Drugiego to samo. Ja uciekałem jeszcze dalej. Dopiero mnie pies złapał, jeszcze mam tu taką szramę i mnie przewrócił. Jak mnie ten pies przewrócił, to jeszcze mnie Niemcy potrzaskali, że ucho jest twarde, na czole jeszcze są znaki. Ojciec usłyszał to, gdzieś tam wyszedł, czy ktoś powiedział i po niemiecku do tych Niemców. No i przestali mnie bić, ojciec przyszedł, wziął mnie na ręce i zaniósł do tego bloku tam.